Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam kolejną garść zmian na mapie oraz przekażę wam parę informacji na temat tego, co takiego jeszcze możemy zobaczyć. Jak już na pewno wiecie, od paru dni z nad horyzontu na południu na wyspę Fortnite nadciąga ogromna śnieżna chmura, która pochodzi prawdopodobnie z tego samego miejsca, z którego przybyła postać Cell. Pewne już jest chyba to, że ta chmura to nie jest żaden błąd graficzny czy wpadka twórców gry. Tyle teraz widzicie, jak prezentuje się ona na dzień dzisiejszy. I tak jak kometa na niebie w trzecim sezonie, ta chmura się powiększa. Tak prezentowała się ona 6 dni temu, czyli pierwszego dnia, kiedy stało się o niej głośno. Jak widać, była ona mniej wyraźna i mniejsza. Co oznacza, że rzeczywiście coś nadchodzi na mapę Battle Royale. Już omówiliśmy kilka powodów, dlaczego miałaby to być właśnie śnieżyca. Między innymi taki, że sezon 7 będzie trwał podczas zimy oraz że postać Cell jest częściowo pokryta lodem, a spadochron, który po niej został, prawdopodobnie miał zwrócić naszą uwagę w tamten właśnie kierunek. Ale to nie wszystko. Fortnite Battle Royale X na swoim Twitterze udostępnił ciekawe znalezisko. Kilka gry Battle Royale znajdują się odgłosy kroków po śniegu, czyli coś już jest na rzeczy. Udało mu się je nawet wyeksportować. Posłuchajcie sami, jakby to brzmiało. Możecie teraz pomyśleć, że zaraz, przecież śnieg już jest na górze Wikingów i tamten dźwięk został użyty. No właśnie nie. Na początku sam tak myślałem, ale jednak Epic przygotowuje dla nas coś nowego. Myślę, że nieunikniony jest nowy biom zimowy na mapie Battle Royale i to już w 7 sezonie Epic Games zakontrastuje do pustynnej części mapy. Do tego, Fort Tory na swoim Twitterze udostępnił swoją garść wycieków. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że ta oddalona chmura to wydarzenie nazwane Distant Fog, czyli oddalona mgła. W plikach gry doczekał się także powiązanych z tym wydarzeniem plików Ice Fog, czyli lodowa mgła. I jeden z tych plików ujawnia nam taki oto model, nazwany Ice Flow. Czyli lodowa kra, czyli tafla lodu dryfująca na powierzchni wody. Co oznacza, że prawdopodobnie zbliżająca się chmura będzie niosła ze sobą także tafle lodu. Albo nowa, śnieżna miejscówka będzie gdzieś przy brzegu i będzie ozdobiona takimi właśnie taflami lodu. Na ten moment mamy tylko tego typu wzmianki oraz ten jeden model, który coś konkretnego nam zdradza. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Najbliżej do zimy na mapie Fortnite Battle Royale mieliśmy w drugim sezonie, gdy w lobby było takie oto tło. Dobre czasy. Pora chyba na większy krok w tą stronę. Epic ma teraz o wiele większe możliwości. Poza tym, nie mogę nie wspomnieć o podróży pana Burgerka i Pomidorka. Ruszyli oni dalej i tym razem zatrzymali się przy zniszczonym motelu Vacano. Obaj pewnie potrzebowali drzemki na zwykłym łóżku po takiej walce o klientów. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bójsie Bojowym.